Dzień dobry, kłaniamy się z Grodziska Wielkopolskiego. To niedzielne popołudnie. Jesteśmy po meczu 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Warta Poznań pod Beskidzie Bielsko-Biała. Wynik 2-0. Mam przyjemność powitać trenera drużyny gości, pana Roberta Kasperczyka. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. I proszę o komentarz do tego spotkania. Mecz dwóch drużyn, które patrząc na to, jak wyglądała pierwsza połowa, dwóch drużyn, które no nie chciały się otworzyć, nie chciały stracić bramki. Myśmy troszeczkę zmienili ustawienie i chcieliśmy przede wszystkim z kontrataku zdobyć bramkę, wystawiając dwóch napastników. I to funkcjonowało naprawdę nieźle. No, nie było jakiejś przewagi. Także w drugiej połowie Warty Poznań, po gdzieś 15 minutach, kiedy gra troszeczkę nam siadła i nie mogliśmy się utrzymać przy piłce, zdecydowałem się na dwie zmiany. I wydaje mi się, że troszeczkę oddaliliśmy ten ciężar gry od naszej bramki i taki mecz się zrobił, kto strzeli bramkę, ten wygra. No, są takie mecze, gdzie jedna bramka czasami decyduje o tym, która drużyna zgarnie 3 punkty. No niestety błąd wręcz dziecinny jednego z naszych zawodników, bardzo blisko naszej strefy, spowodował, że wynik otworzył się dla gospodarzy. Myśmy zrobili kolejne zmiany, żeby zmienić oblicze meczu, natomiast druga bramka, konsekwencja już złego ustawienia przy naszym stałym fragmencie gry. Jest to nasza druga bramka tracona po naszym stałym fragmencie gry. Nie byliśmy w stanie zakończyć tego drugiego tempa strzałem na bramkę. Poszła kontra, dostaliśmy już odkryci drugą bramkę, która, tak jak powiedziałem, konsekwencją była tego, że się już bardzo odkryliśmy. No, szkoda, bo z przebiegu meczu wiadomo, no, straciliśmy dwie bramki i przegraliśmy mecz i wracamy z niczym. Natomiast wejście w mecz dzisiaj zawodników, a tydzień temu, no, to diametralna różnica. Dużo konsekwencji, większa agresywność, lepsza komunikacja. No niestety, czasami jest tak, że wręcz dziecinne błędy, bo nie mogę inaczej tego nazwać teraz na gorąco, powodują, że mecz się odwraca i drużyna i z 0-0 robi się 1, potem 2-0. No, tak to wygląda. Zawodnikom naprawdę mogę podziękować za pełną determinację. Gra na coraz cięższym w miarę upływu czasu przy tym padającym deszczu, bo boisko coraz cięższe. No, ale ono było takie samo dla obu drużyn, więc absolutnie nie szukamy tutaj usprawiedliwienia. Natomiast myślę, że dobrze jest, że teraz 2 tygodnie jest przerwy. Przede wszystkim dobrze dla tych nowych zawodników, którzy już w miarę są zaadoptowani w drużynie Podbeskidzia i myślę, że dadzą troszeczkę jakości więcej. Mówię o Dawidzie Niepsuju, o Marco Tulio. Myślę, że to są zawodnicy, którzy w tych decydujących momentach, decydujących meczach o utrzymanie naprawdę mogą dać wartość dodaną dla zespołu. Ja mam tyle. Dziękuję na gorąco. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Dziękuję też za uwagę. Spotykamy się za chwilkę na drugiej części konferencji prasowej. Tym razem gościem będzie trener Warty Poznań, pan Piotr Tworek. Na dzisiaj, na teraz to wszystko. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia. Do widzenia.